Cześć, jeżeli lubisz polski rap i jego tematykę, myślę, że warto zasubskrybować ten kanał. Halo, cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku 5 najlepszych zwrotek w polskim rapie. Ostatnio mówiliście, że za dużo mówię, więc dzisiaj postaram się zrobić ten odcinek na speedzie, jak najmniej gadania, jak najwięcej zwrotek, krótki odcinek. To jest to. Na końcu ocenicie, jaka forma wam się bardziej podobała. Dzisiejsze propozycje są brane z komentarzy, oczywiście też musiałam się z nimi zgadzać, więc nie wszystkie utwory były. Tym bardziej, że ma ich być tylko 5, także dobra, lecimy. Pierwsza propozycja, czyli znów coś politycznego, Quebo na Fide Police. Myślę, że utwór naprawdę bardzo fajny, zwrotki błyskotliwe, dobre flow. Wbijam socjalizm od zawsze, ale z jednym się muszę zgodzić. Wszyscy są równi względem nas, równie chujowi. Czuję się sterowany jak jebany myslowic, ale w odróżnieniu od nich mogę z tym coś zrobić. Coś zrobić, co ja kurwa mogę zrobić? Wykopać własnymi rączkami gaz łupkowy. No i mamy tutaj utwór, który chciałam już umieścić w poprzednim odcinku, lecz niestety się tam nie znalazł. Bowiem jest to utwór Zeusa pod tytułem Gwiazdy, naprawdę bardzo, bardzo emocjonalny. Poza tym myślę, że w brzmieniu też nie ma nic do zarzucenia. Historia jest warta przesłuchania. Nie byłem nigdy gwiazdą klasy, koledzy mieli Adidasy, rodzicom było szkoda kasy, wiesz ile trzeba na to pracy. Cztery paski w bluzie, tak jeden mam w bonusie. Kurwa mać, marzył mi się świat, świat, w którym znikną ludzie. Nie miałem super gadki do dziewczyn, byłem mniej fajny od reszty. Trochę za bardzo przeciętny, daleko było mi do anoreksji. Słyszałem śmiechy za sobą, miałem problemy ze sobą. Myślałem przez parę lat, że wyleczę te kompleksy alkohol. Kolejny utwór, czyli Reto mówię, że. Chciałam tutaj umieścić Reta, więc zaproponowaliście mi bardzo fajną nutę. Fajne brzmienie, przekaz jak to Reto, no... Powiedzmy, że jest. Do tego wiele świetnych porównań, świetnych metafor, co ja w Reto uwielbiam najbardziej. No i myślę, że nuta warta sprawdzenia. Znaczy mówię tutaj ciągle nuta, ale chodzi mi o zwrotkę. Twierdzę, gram w kongre jak dzieciak, skurwysynu, niczym po porodzie zaraz. Czuję mój oddech na plecach, skurwysynu, no bo wchodzę na barana. Jestem tu kotem tak dzikim w chuj, że nawet psy zaczynają spierdalać. I tak zaskakuje, że synem wróżbity bym była, jebany by nie miał mnie w planach. No oczywiście, jak mogłam zapomnieć o Łonie w poprzednim odcinku. Świetny tekściarz, świetny wręcz pisarz. W komentarzu nie została zaproponowana żadna sensowna nuta, więc wybrałam swoją, jedną z których lubię najbardziej. Bardzo mi się podobał Woodstock, ale na dziś wybrałam doklej plakat. Jest to przedstawienie świetnej historii w głowie autora, dwóch plakatów, romansu. Myślę, że naprawdę coś niespotykanego wręcz. Zresztą chyba każdy utwór Łony ma w sobie coś takiego, gdzie przedstawia świetną historię. Historie raczej niespotykane i bardzo, bardzo oryginalne. Z tyłu wisi plakat nieduży, na nim nieduży Gombrowicz. Patrzy przenikliwie spod łba, ale nie wrogo, z czułością raczej jakby patrzył na kogoś gdzieś po lewej. Może to być wprawdzie błąd, ale podążam za jego wzrokiem i patrzę tam, gdzie on. Widzę, jak się w całość wszystko splata, bo Gombrowicz z plakatu sam spogląda na inny plakat. No i kończymy starą szkołą na dubstepie, czyli Pocahontas w ruch. Przerabianie starych, nowych frazeologizmów, myślę, że naprawdę bardzo kreatywny pomysł. Brzmi oczywiście fajnie jak to Rakim i Focus, a wersje są bardzo, bardzo dobrze przekminione. Matka ćwie, że wiesz, lepszy nic niż rys. Ty jesz, w domu ten telewizor oglądasz chips. My kochamy miliony i kradniemy księżniczki, bo jak wiesz, to dają to epicy psychiczni. Już po deptach ci piętają, plecy na oddechu, wiesz, czy piwo idzie, chowaj starą, a to lepszy ten pierwszy. Jestem sobie, uświadom to Bogiem, wszyscy do kin. Jakie drzewo, taki syn, jaki ojciec, taki klin. Dobra, to na tyle, bardzo szybko poszło, bez mojego gadania, a mogłabym mówić dużo, dużo więcej. Także tutaj macie ankietę, prawdopodobnie tutaj, jak nie, to tutaj. Wiecie, zawsze po prawej na górze, nie? Jest ankieta, czy forma szybka, gdzie nie mam prawie mojego gadania, wam się podoba bardziej, czy forma, gdzie troszeczkę więcej pogadam, wam się podoba bardziej. To wam się podoba bardziej. Pamiętajcie o tym, żeby zaznaczyć, że to jest bardziej. A i w komentarzu oczywiście piszcie propozycje na następny odcinek. Znów będę brać od was. Także to tyle. Trzymajcie się. Cześć!